Koźmiński. Reaktywacja. Niewątpliwy postęp człowiek osiągnął we wszystkich funkcjach, które dzieli ze zwierzętami. Szybciej się porusza niż najszybsza zebra, bo ma kosmiczną prędkość osiąga. Dalej, wzrok ma od żbika lepszy, bo nawet potrafi policzyć kratery na Marsie. Dalej, siłą przewyższa siłę niedźwiedzia czy słonia, bo dysponuje materiałami wybuchowymi, które mogą rozłupać górę. I tak dalej. A więc we wszystkich cechach zwierzęcych naszych, że tak powiem, współpartnerów globu Ziemia żeśmy przewyższyli. Natomiast istnieje jest jedna cecha typowo ludzka, absolutnie ludzka. Zdolność komunikacji na poziomie werbalnym. Dogadywanie się. Czy jak słuchasz posłów w naszym parlamencie, to ich sposób werbalizowania swoich nie pomysłów... Nie słucham posłów w naszym parlamencie. Okazuje się, że w sferze tej absolutnie ludzkiej, tej cechy, tego atrybutu, który jest absolutnie atrybutem człowiekiem, postęp jest znikomy. Znikomy. Tutaj akurat gotów bym się zgodzić z tobą. Parlament przekonał się najbardziej. Parlament nas przekonał. Parlament mnie przekonał, tym bardziej, że w zasadzie staram się go nie oglądać, ponieważ rzeczywiście ciebie, myślę, że w społeczności małpiej mielibyśmy bardziej wyrafinowany sposób komunikowania się. Nawiasem mówiąc, muszę ci powiedzieć, że kiedyś dawno, dawno temu byłem w Suchumi, gdzie jest jedna z największych na świecie małpiariów, takiego miejsca, gdzie małpy przebywają. Otóż w tym Suchumi, proszę ciebie, zauważyłem bardzo ciekawą rzecz, mianowicie te małpy siedziały na czymś w rodzaju takiego stadionu. Po środku siedziała taka wielka, siwa małpa, a dookoła niej coś w rodzaju biura politycznego albo coś w rodzaju Rady Ministrów. Później dookoła siedział taki krąg innych małp, a cała hołota małpia na tych wyższych piętrach się. I w pewnym momencie, proszę cię, zauważyłem taką rzecz, że ten główna małpa jednego ze swoich ministrów przywołała i coś mu zakomunikowała. Ten przywołał takiego mniejszego, następnego z kolei i ten poleciał na górę i wziął banana. Przyniósł go najpierw do pomocnika, później minister i wreszcie wręczył to małpie głównej. Małpa główna zjadła kawałek, następnie resztę oddała ministrowi. Minister, a już dlatego... To jest niewiarygodne. Dlatego już niestety, który sam pobiegł po tego banana, nic nie zostało. Otóż sądzę, że pewien porządek tego postępowania jest dla naszego parlamentu całkowicie nieosiągalny. Gdyby ich wysłać do Suchumi na takie szkolenie w zakresie współżycia społecznego, jakby tam usiedli, to może by coś z tego wyszło, ale to były radzieckie małpy, proszę cię, przyzwoicie, rozumiesz, to były czasy odpowiednie, więc widocznie one się przejęły tym całym systemem, porządkiem społecznym, który panował wokół nich. Koźmiński. Reaktywacja. W rozwoju nauki zarysowała się taka w tej chwili kwestia, że zanikają pewne dychotomie. Udowodnione zostało, że podziały dychotomiczne nie odpowiadają rzeczywistości. Na przykład energia to równa się materii, czasoprzestrzeń, już nie ma oddzielnie czasu, jest czasoprzestrzeń, psychosomatyczne choroby, gdzie się mówi świadomość i zdrowie i tak dalej, i tak dalej. W obszarze nauk organizacji dychotomią jest chaos i porządek. Mnie przyszło do głowy, tu odwołuję się do twojej intuicji, że tej dychotomii chaos i porządek czynnikiem jakby integrującym to będzie kreatywność. No jest taka książka Toma Petersa, która zrobiła w pewnym czasie wielką karierę, Thriving on Chaos, czyli kwitnąc na chaosie. I zasadnicza teza polega mianowicie na tym, że sekret sukcesu polega na tym, żeby chaos kreatywnie wykorzystywać.
tym samym go, tak go kanalizować, tak się nim posługiwać, aby osiągnąć zamierzone cele. I to jest myśl, która mi jest dość bliska. Tak? Podnosił tą kwestię w naszej dyskusji, pewność i gra, tam były też te wątki podnoszone. No oczywiście. W dyskusji naszej pewności gra, myśmy też przecież doszli do takiego oto wniosku, że gra, czyli nieprzewidywalne działanie, jest znacznie bardziej produktywne, aniżeli deterministyczny porządek, który opiera się na pewności. To prawda. Był taki holenderski uczony, spodziewali się, że on dokona, wiesz, rewolucji właśnie chyba w naszej dyscyplinie, Peter Bach. Jego podstawowa teza, jego rozważania jest taka. Dwie rzeczy. Nie optymalizuj, nie przewiduj, adaptuj. Budowanie systemu, który zdolny jest się adaptować do każdej sytuacji, jest najrozsądniejszą strategią. I to mi przemawia. Jak ty sądzisz o tej jego tej? Muszę ci powiedzieć, że ja całkowicie się zgadzam z tą tezą, a nawet napisałem na ten temat książkę, która się nazywa Zarządzanie w warunkach niepewności i która w zasadzie o tym dokładnie traktuje. Ja też jestem wrogiem optymalizacji, ponieważ uważam, że koszty optymalizacji są często wyższe aniżeli efekty, które ona przynosi. Optymalizacja opiera się na tym, że się cały szereg spontanicznych procesów dusi, ogranicza, kanalizuje w ten sposób, że one stają się faktycznie nie do opanowania. Istota polega na stworzeniu wysokiej zdolności do adaptacji. No ale wtedy oczywiście rodzi się pytanie, czy to oznacza, że wszelkie systemy organizacyjne właściwie całkowicie dryfują. Istota zarządzania polega na walce z chaosem, ale ona nigdy nie jest, ta walka nigdy nie jest wygrana i jeżeli chcemy ją wygrać, to narażamy się na katastrofę. Koźmiński. Reaktywacja.